Witajcie serdecznie w Bułgarii. Za chwilę zaczynamy pierwszy dzień treningu Mistrzostw Świata w wędkarstwie spławikowym w kategorii Masters. Jest to kanał regatowy Lodliw. Zobaczcie, jak to przez środek przebiega kładka. No piękna woda. 2,5 km długości. Właśnie przyjechaliśmy na nasz boks. Dzisiaj boks numer 3. O, ekipa. Rozkładamy się. Pięć minut odmęcenia, a tu już Bogdan coś targa. Już tu wlecze jakąś rybę. Mi nie chce się pokazać. O, karpik będzie. Nie, to chyba karaś taki większy. Wiesz, jaki wariat? A nie, karp. Kierówka. Pięknie. Brawo. Brawo, Bogdan. Pierwszy trening zakończony. Idzie burza, więc musimy się szybko zbierać. Wszyscy już skończyli łowienie. No, prawie wszyscy. Musimy poczekać, aż się część ekipy zwinie, żeby się stąd wydostać. No, było pozytywnie. Taktyki mamy ustalone. Trener tutaj zrobił dzisiaj robotę. Także jutro działamy dalej. Będziemy sprawdzać dzisiejsze wnioski. O, późny wieczór, zobaczcie, a tutaj robota. Aha, jest już drugie. Robota na całego. Pracujemy. Tak. Wszyscy. Pani Alicja kwiatki podlewa. Trzeba. Się zajmujemy. Tak. Zajmujemy się mieszaniem. No, zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Po treningu jest po prostu dużo pracy. Każdy tutaj coś robi, na przykład pije piwko. O, nie pije piwko, tylko sobie miesza. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę. Ale to nie do ciebie. Dokładnie, proszę bardzo. O, proszę, jaka pasza. A za paszę, jak nie pan powie, jaki, proszę pana? Tam na pewno trochę wanilii jest. Nie wiem. Orange brasem. Orange. Ja pilnuję Tomka, żeby mi odpowiednio chodniki powiązał. Nie, tak porobi zupełku czy pół szkół. No umie tak, zrobić sobie razy. Tutaj jeszcze dystanse, maczówki, tuby. Szykujemy się na drugi dzień. Właśnie czas nęcenia. Tu nasi sąsiedzi, Team of England. Chłopaki nęcą. Zaczynamy. Trzeci dzień treningu. No, jest ładna ryba. Nie podsuj, spokojnie, spokojnie. Ale dzikus. No. Ta ryba w ogóle haka nie trzyma, nie. Tak się zachowuje. Amur. Jest.
A pinki. Bo na te ochotki to wiesz co bierze? Te malutkie te drany. No, no i popatrz, to jest amur, ryba, tak. Ryba za 1,5 kilo. Amur! Przez 4 dni smażyliśmy się w słońcu, a dzisiaj temperatura około 20 stopni, deszcz, zupełnie inne warunki. Ciekawe jak to będzie, bo kompletnie trenowaliśmy w upale do 40 stopni, a dzisiaj zupełnie coś innego. No cóż, wkrótce zaczynamy. Jak Tomasz? Super. Przygotowany już? Tak. Cześć. Witam wszystkich. Jeden z zawodników. Za chwilę zaczynamy. Mamy niecałą godzinę. Za chwilę się będziemy kleić pewnie. No, wszystko przygotowane. Dwie maczoweczki. Dałeś to najcięższe. Nie, 14-16 dałeś, tak? Właśnie Kaziu się klei. Pierwsze podmacza. Jakie kulki robisz? 115-120. No elegancko. A jaki miałeś dystans? 30 metrów. No spoko. Pod tą pracę jest idealne. Żeby mi się dobrze strzelało. No, zanęta 1 do 3 z gliną. Zaledwie 2 litry, podtyczkę 1,5. Dość ubogo, wszystkiego po trochu. Kukurydzy ciętych, czerwonych, białych. Zostało nam 20 minut. Ale spokojnie, nie mamy dużo towaru, także. Teraz Kazio waży. Bardzo trudne chimeryczne ryby. No niestety spiął nam się amur. Bakar piki, parę krasków. One more. A jest. Okay. Dożący mało profesjonalnie widać. Jeden kilogram 910 gramów. 19. Dzisiejsza taktyka łowienia będzie polegała na podaniu 1,5 litra podtyczkę w małych kuleczkach, żeby to dość szybko zadziałało, więc to będzie niedoklejony towar, natomiast podmacza 3 litry ze śladową ilością robactwa, już bardziej doklejone w 3 stopniach liantem i wodą. Idea jest taka, żeby na początku łowić tyczką, bo to nam się sprawdzało na treningach i wczoraj też to odpaliło. I cały czas trzeba donęcać malutkimi kulkami, dosłownie orzechami, żeby cały czas wzbudzać zainteresowanie karasi, które tutaj krążą stadami. No i trzeba sprawdzać, gdzie te stado karasi zaparkowało, czy pod maczem, czy pod tyczką. No i to dawało najlepsze rezultaty. A jak dzisiaj będzie? No to zobaczymy. Wczoraj nam zamieszała pogoda nasz plan, bo karasie nie były aktywne pod brzegiem w ogóle, po prostu odskoczyły daleko, pod brzegiem mieliśmy karpie. Także no pogoda nam zamieszała, wytrenowaliśmy wszystko w zupełnie innej pogodzie. No ale dzisiaj pogoda jest zbliżona do warunków, jakich trenowaliśmy, więc mamy nadzieję, że dzisiaj to odpali. Masters, Włosi, Węgrzy i Anglicy.
My zajęliśmy 8 miejsce, bardzo dobre miejsce. Przez 2 dni łowiliśmy równo, ale jak widać niewystarczająco, żeby stanąć na podium. And now with coffee in the air, our national anthem of Italy. The only thing more golden than the trophy for the colleagues is the sponsorship between all of you here. Congratulations to everyone who participated. No to idziemy na imprezę. And now, before this event, I would like to pass the speech over to Professor Hugo Claudio Mattioli, President. Mistrzostwa świata w wędkarstwie spławikowym właśnie dobiegły końca. Wracamy już do domu. Stoję na granicy serbsko-węgierskiej, więc postanowiłem zrobić takie krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło na tych zawodach. No i powiem wam, że po prostu zabrakło nam trochę szczęścia. W pierwszy dzień jeden z naszych zawodników dostał sektor A, który jest położony obok kładki, która przebiega nad zbiornikiem. I tam lokalni ludzie chodzą i karmią te ryby, rzucając chleb i różne jedzenie do wody. Dlatego wokół tej kładki są po prostu całe stada ryb. No i jak ktokolwiek wylosuje sektor A, to zawsze chce siedzieć przy samej kładce. No nam niestety nie było to dane. Wylosowaliśmy daleko od kładki. No i zgodnie z przewidywaniami wygrał z otworka, a później każdy kolejny wynik był po prostu mniejszy, więc no było to bardzo niesprawiedliwe, no ale cóż, no tak postanowił organizator i tak się rozegrały zawody. Na domiar złego jeszcze urwaliśmy karpia takiego za 1,5 kilo, znaczy amura za 1,5 kilo po całym podbierakiem. No więc bardzo pechowy dzień. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę, to powiem wam, że stanowiliśmy jedną drużynę, jedna taktyka, jeden cel. Naprawdę zgrany zespół. No i łowiliśmy w sumie dobrze, bo nikt nie miał jakiejś spektakularnej gleby, a następnego dnia jedynkę, co oznacza, że nasza taktyka była poprawna i dobrze odczytaliśmy wodę. I tak właśnie należy łowić w zawodach drużynowych, że łowimy średnio i wyżej niż średnie, a nikt nie zalicza gleby, więc tutaj zrobiliśmy wszystko poprawnie. No niestety, czasami pomimo tego, że robisz wszystko dobrze, no zabraknie tego czegoś i nie wygrywa się. Znaczy, ogólnie zajęliśmy 8 miejsce, także na 19 drużyn, 76 zawodników, to jest naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o atmosferę zawodów, no powiem wam, że coś niesamowitego. Spotkaliśmy tam prawdziwe legendy światowego wędkarstwa, wielokrotnych mistrzów świata. No ludzie, o których czyta się w magazynach, a tam spotkaliśmy ich na żywo. Mieliśmy okazję porozmawiać, porobić wspólnie zdjęcia, no coś pięknego. Tego to nam nikt nie odbierze. W przyszłym roku zawody odbędą się w Portugalii. Znowu ciepłe wody. Ale za rok zobaczymy. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.